nazywa się postać w czerwonym stroju i czapce z siwą brodą, latająca saniami, które wiecznie ciągną renifery. Pobudowniczy. Nie, ale gdybyś odpowiedział dobrze, to zgarnąłbyś 5000 zł i osoba, która wytrwa w dzisiejszym teleturnieju, wygrywa tam. Ale zacznijmy od rundy pierwszej, w której osoba, która odpowie dobrze na najmniej pytań, odpada. Moi drodzy, przywitajmy naszych uczestników świątecznego quizu wielkimi brawami! Yeah! Macie przygotowane tabliczki, macie przygotowane markery. Waszym zadaniem jest odpowiedzieć na moje pytania A, B, C lub D. Okej. I pierwsze pytanie, jesteście gotowi? Nie, nie. Interesuje mnie to kompletnie. Gdzie mieszka święty Mikołaj? A, na biegunie północnym, B, na biegunie południowym, C, w Grenlandii, czy D, w Białymstoku? Białystok. Jest premia za szybką odpowiedź? Jest. Chyba? Tak? Już? No można tak, jak napisane macie. Wszyscy odpowiedzieli źle, bo mieszka w Białymstoku! Nie, żartuję, tak naprawdę a mieszka... A nie w Mikołowie? Nie. Wielkie brawa! Wszyscy odpowiedzieli poprawnie! Na biegunie północnym! Drugie pytanie, moi drodzy. Ile reniferów ciągnie sanie świętego Mikołaja? O! Ja wiem! 4, 7, 9 czy 12? Poproszę o odpowiedź. Ja nie wiem szczerze. Karolek mówił, że szczerze nie wiem. Jak mnie Karolek oszukał. Dobra, 3, 4. Chyba musi być parzyście, nie? Tylko dwie osoby odpowiedziały. Nie, to ja chyba? Tak, dwie osoby odpowiedziały poprawnie. 7 albo 9. Jula i Wika! Oszukał mnie Karolek! Czy to jest pierwszy odcinek, w którym Julka nie odpadniesz pierwsza? Może tak być. Czyli ja odpadnę. Co dostają niegrzeczne dzieci na święta? O! 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 Ja wiem. Różdżkę, węgiel, kamienie czy 100 zł? Jeszcze raz odpowiedzi. Nie wiesz? Różdżkę, ja wiem, ale... węgiel, kamienie, 100 zł. U nas na Śląsku jest takie coś. No, możemy pokazywać? Możecie pokazywać, jak najbardziej. Proszę o wasze odpowiedzi. Jest tak tam dla sprecyzowania. Wszyscy mają poprawną odpowiedź! Ho, widzowie! Wybaczcie, że przerywam wam ten epicki film, ale musicie zapoznać się z partnerem dzisiejszego filmu, jakim jest War Thunder. War Thunder to darmowa gra akcji o epickim charakterze militarnym, obejmująca pojazdy powietrzne, lądowe, a nawet morskie. Gra oferuje sprzęt od wczesnego XX wieku po współczesność. Każdy czołg, helikopter, samolot czy statek są starannie odtworzone. Posiadają unikalny system uszkodzeń, który informuje o uszkodzeniu poszczególnych modułów. W grze znajdziemy mapy takie jak lasy, góry pokryte śniegiem czy gorące pustynie. Jeżeli jesteś graczem, który kiedyś przestał grać, to będziesz zadowolony z aktualizacji, które teraz wprowadza War Thunder. Ogromna aktualizacja Kings of Battle wprowadza m.in. mapę Flandria, która zmienia się w zależności od rodzaju pojazdu, jakim będziemy grać. Jeżeli zdecydujemy się wybrać czołgi i samoloty z okresu II wojny światowej, to na mapie zobaczymy ogromny sterowiec otoczony pojazdami i obiektami z tamtych czasów. Gra jest dostępna na PC, PlayStation i Xboxa. Jeśli nie grałeś nigdy lub jesteś graczem, który nie gra w War Thunder przez pół roku, to dostaniesz specjalne bonusy, takie jak wypożyczenie na tydzień samolotu P-40E1 i czołgu M4 wraz z darmowymi, unikalnymi wariantami kolorystycznymi oraz specjalną dekorację Eagle of Valor. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo otrzymasz tydzień konta premium, 100 tysięcy srebrnych lwów, 3 pojazdy premium i wiele, wiele więcej. Koniecznie pobierz War Thunder ze linku w opisie i rywalizuj z innymi graczami na polu bitwy. Kto wymyślił współczesnego świętego Mikołaja w czerwonym stroju? Odpowiedź A. Barack Obama. Odpowiedź B. Papież Fryderyk XIV. Odpowiedź C. Mr. Beast. Czy D. Coca-Cola. Przestań podglądać! Wera oszukuje! Ej, nie podglądujcie, nie podglądacie. Artur znowu namalcuje małe C, w razie czego ale jak... Ale tylko tak, żeby nikt inny nie zobaczył, dobra? Ale bardzo ładną literkę swoją drogą napisałaś. Jest jakaś taka idealna. Bo ja jestem idealna. No nie pokazuj! Dobra, moi drodzy, poproszę o odpowiedź. 3, 2, 1. Pera, jako jedyna odpowiedziałaś nieprawidłowo. Mr. Beast? Chciałeś, że papież? No. Nie, no i biednego papieża, zostawcie go już w spokoju. Pierwotnie Mikołaj, z tego co mi się wydaje, ubierał się albo w ogóle w kolor niebieski, albo zielony. Paradoksalnie to jest dziwne, ale tak chyba kiedyś było. Dlaczego? 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 Na stole wigilijnym znajduje się 12 potraw. Ja wiem! Odpowiedź A. Bo doba ma tyle, nie? Bo tyle zębów ma święty Mikołaj. Odpowiedź B. Bo tak wymyślił Barack Obama. O. Bo jest 12 apostołów. Lub D, bo tyle dań jedli wstające. No i no tam nie mieli co jeść. A C było co? Ej, szczerze nie wiem. No, a jak? Dobra, ale ja już pokazuję. Ej, nie oszukujcie mnie, bo ja w tym celu nie jestem dobra. Wstające tyle jedli. Wstające mieli siano. Wstające mieli siano! Pokazujemy, proszę wszystkich o ukazanie waszych odpowiedzi tym samym. Artur, co ty dałeś? C mam. Artur ma jasne. C, ale ma no małe jest A. C, no przecież super ale jest. On też ma małe A jak coś. Nie? Wszyscy macie poprawną odpowiedź! Ja potrzebuję nową tablicę, bo już mi się skończyła. Jestem zaskoczony obecną punktacją, ponieważ zarówno Wika, jak i Jula są na prowadzeniu. Na razie Vera, pomimo tego, że jest z nich najmądrzejsza, ewidentnie ma szansę odpaść. Aha. Największe szanse. Co przynieśli
Trzej Królowie. Mieć, bazylię i balsamy, złoto, kadzidło i herbatę, PlayStation, wodę i pieluszki, czy złoto, kadzidło i mirrę? No nie, no wiadomo, że grali później w Play'a, bo FIFA wtedy no by Play, było, Play, no. Wtedy było PS5 pół, nie? Tak. Co dajesz, Vera? Ja wcale nie jestem pewna. Proszę o ukazanie waszych odpowiedzi za 3, 2, 1. Ej, dobra, się rozebrałem ja jako bonus. Ja mogę nie przegrać. Jest D, jest D. I wszyscy mają poprawną odpowiedź. Wielka brawa! Wszystkie ej, dajcie jakieś trudniejsze te pytania. Julka, możesz być cicho. Na życzenie Julki trudniejsze pytania. Oj, super. Kiedy żył prawdziwy święty Mikołaj? No i super. W drugim wieku przed naszą erą, na przełomie XIX i XX wieku, na przełomie III i IV wieku naszej ery, dalej żyje. O! 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 S. Proszę o udzielenie waszych odpowiedzi, proszę o ukazanie, co zagłosowaliście. Tylko jedno z was ma poprawną odpowiedź. I poprawną odpowiedź ma Justek! Co ty dałeś? Co dałeś? C. A co tam było? Trzeciego i czwartego wieku. Kurde! Czyż Mikołaj cały czas żyje? Przecież on jest! W naszych sercach, ale nie jestem w stanie uznać tej odpowiedzi. Julka nie o tym Mikołaju myślała po prostu. Jakich zwierząt nie było w stajence? Koni, owiec, wołów czy osła? Ja byłem wtedy na imprezie. Do mnie doszło po chwili, co ty powiedziałeś. Dlaczego podglądasz jej odpowiedzi? Nie no, Julkę? Wszyscy już odpowiedzieli? No. Pokazujemy, moi drodzy, a poprawną odpowiedź wyznaczyły... Co ty, Artur, dałeś? Bo ja nie wiem już. Masz tyle literek. Dałem konie! Konie, nie pamiętam, które to było. Poprawną odpowiedzią są A. Konie. Jeje! Przecież przyjechali na konia. Przecież oni byli biedni wszyscy tam, nie mogli na koniach przyjechać. Sytuację mamy następującą. Po wszystkich pytaniach Vera i Jordan są najgorsi, dlatego zrobimy wam dogrywkę. Jednym pytaniem, cała reszta jest bezpieczna. Vera i Jordan odpowiadają na ostatnie pytanie i tylko jedno z was zostanie dalej w grze o 5000 zł. Skąd pochodził prawdziwy święty Mikołaj? Z Polski, z Turcji, z Finlandii czy z Wielkiej Brytanii? Ja mam tak, chcę coś powiedzieć. Gdzie zawinąłeś te pieniądze, złodzieju ty? Dawaj! Oj, ty, gdzie zaglądasz? Ja jeszcze mam coś. Ile ty zabrałeś siana? Pokazujemy odpowiedzi. Co ona ma? Vera zaznaczyła odpowiedź D z Wielkiej Brytanii. Jordan zaznaczył odpowiedź B z Turcji. I odpowiedź B jest prawidłowa. Wielkie brawa! Dziękujemy, pożegnajmy Werę wielkimi brawami! Brawo, Vera. Runda druga naszego świątecznego quizu. Odgadnij, kto jest naszym Mikołajem. Nad waszymi głowami pojawił się wielki telewizor, na którym będą wyświetlane zdjęcia. Kto zna odpowiedź, klika w przycisk. Totalnie obiektywne oko sędziego będzie decydowało o tym, kto kliknął w swój przycisk pierwszy. Proszę generalnie o zdjęcie rąk ze stołu i tylko klikamy w przycisk, żeby było jasne, kto jest tym Mikołajem. Ja wiem! Pierwszy był. Justek był pierwszy. Co? Pierwszy jest najlepszy, Bandura. Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Moi drodzy, a kto jest tym świętym Mikołajem? Justek! Pokaż, pokaż. Nie, nie, nie. Kurde, zwykły kibic? Nie, to jest niepoprawna odpowiedź. Jula? Fris. Fris! Kurde. To jest naszym trzecim świętym Mikołajem. Justek! Imper! Tak jest, Justek wychodzi na prowadzenie. Oh no. Ale przypał. No to ciężko będzie teraz. Uwaga, kto jest naszym czwartym świętym Mikołajem? Ja za marny, mówię mi ciężko. DJ Polasaj. Nie. Jordan zablokowany? Dubiel. Nie, też nie? Po rękach. No, po rękach, ja już wiem. Ja już wiem, po rękach, no. Kurde, szkoda, że zablokowany. Ja cię zapisałem. Justek. Justek jest naszym świętym Mikołajem. Co? To jest to zdjęcie, co wyglądasz jak bazastral. Pokaż go. Co? To jest zmowa zdjęcie. To wygląda jak Justek. Ej, bez kitu, to jest zmowa zdjęcie, no. Ostatni Mikołaj. Kto nim jest? Ja byłem pierwszy. Arturo był pierwszy. Monika Kociołek. Monika Kociołek. Yes! Jest naszym ostatnim Mikołajem. Chodź, Reniferku. Wyprowadzam cię, Reniferku, stąd. Let's go! Także, moi drodzy, runda trzecia świątecznego quizu. Podzielcie się na dwie drużyny dwuosobowe teraz. Mężczyźni? Pyk. Pyk. Dlaczego tak? Co dlaczego? Dlaczego? No, po prostu było szybko. Ja tam stonks, no. Dzięki, ogarniam takie rzeczy. Waszym zadaniem jest zapakować prezent, który jest przed wami i zrobić to lepiej niż drużyna przeciwna. Jestem perfekcjonistą, uwzględnijcie to. Uwielbiam, gdy wszystko jest... Cacy? Dobrze, macie 120 sekund, także powodzenia, czas, start. Gdzie są nasze nożyczki? Ja mam. O kurde, gdzie są wasze nożyczki? Zniknęły nożyczki, co my teraz zrobimy? Krzysiu, jak ty ładnie tniesz. Ty chyba masz sprawę z papierem, z jakimś rolowaniem, coś tak, tego. Tak. A no tak, teraz zrozumiem. Jak wam idzie, dziewczyny? Będzie dobrze. Generalnie nie zostało dobrze. Wam 30 sekund. Co? No tak. Jak 30 sekund? No normalnie, no półtorej no minuty już minęło. Ja wam mogę pomóc, co? Tak proszę czekaj. Nie, nara. Dawaj, Artur, tnij kawałki, tnij. 10. Dobra. Przecież to nie ma realii na to. Dawaj, dawaj, Artur, zakleję. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Tnij taśmę, 1, 0.
Jest, let's go! One nie zapakowały! Koniec czasu! Wika wraca za stolik. Kompletnie obiektywnym okiem sędziego dużo bardziej podoba mi się to, ten prezent. Żeby odpaść. No niestety dziewczyny odpadacie, wielkie brawa. Dobra. Ej nie, Julka, szacuneczek. A jak mi uderzył! Panowie, witam was w finale, w którym pierwsza osoba, która odpowie poprawnie na 10 pytań, wygrywa 5000 zł przed wami. Jesteście gotowi? Tak, ja się stresuję bardzo. 5000? Jak najbardziej. Co jest głównym składnikiem risotto? Ryż. Ryż, to jest poprawna odpowiedź. Pierwszy punkt na punkcie. Ale jak szybko w ogóle, no ryż. Pierwszy punkt na koncie Justka. Święta Bożego Narodzenia, pod czym całują się pary? Pod jemiołą. Pod jemiołą, 1-1. Asturia. Jest jednym z regionów... Znam cię, Artur. Chciał go po prostu wyprzedzić. Węgry. Nie. Już wiem, ale to jest proste. Hiszpania? A kliknąłeś przycisk? Zmienisz teraz? A, Hiszpania? Hiszpania, to jest poprawna odpowiedź! Nie, co? Czy woda podczas zamarzania zmniejsza swoją objętość? Kurde! Nie. Nie, to jest poprawna odpowiedź. Czy czajnik ma na głównym kanale 2 miliony subów? Kurde! Dobra, szybki, nie ma. Jesteś pewny? Jeszcze nie, tak jest. Ale jak będzie... Poprawna odpowiedź Artura. Jaki jest pierwszy film na kanale Juzu? Ej! No? Juska czy Julki? No właśnie. Najpierw powiedział Juska, potem się poprawił na Julkę, czyli chyba chodzi o Julkę, czyli to są reakcje. Ale poproszę przybliżony bardziej. Reakcje z ostrym. Nie. Pytanie przychodzi na ciebie. Jaki jest pierwszy film na kanale Justek Freestyle? To jest ten Powrót do przeszłości? Nie, to było na 500000 osób specjalnie. Test piłki Telstar. Piłka Telstar, tak? Ale nie dostajesz punktu, no bo... Co, czemu? Bo odpowiedział źle i on odpowiedział źle. Daj mi punkt, bo jest 4-1, nie będzie rywalizacji. Dobra, to masz punkt jednak. 4-2. Ile subów ma Karol Friz Wiśniewski? 5 milionów. Możesz pomylić się o 100 tysięcy. 5 milionów. Źle powiedział. Źle odpowiedział. 5 milionów 150 tysięcy. Ma więcej, ale... 5 milionów. 110 tysięcy pokazuje YouTube. W którym odcinku Sabotażysty odszedł czajnik? W trzecim. W trzecim to jest poprawna odpowiedź. Jak ma na nazwisko dziewczyna Justka? Ha! Łatwo jak Grabowska. Ale w ogóle fajne, niezależne pytania, nie? Ile lat ma Justek? Kurde! Dokładnie z dniami. Ty masz 27, tak? Nie wiem. To jest twoja odpowiedź? No tak, 27. To jest twoja finalna odpowiedź? Mogę... Kurde! On mnie podpuszcza pewnie. 27. 27 to poprawna odpowiedź. Jezu. Robiłem co mogłem. Ile subów ma kanał Czajnik 2.0? Kurde! Możesz pomylić się o 50 tysięcy. Dobra, mam szansę. 1 300 000? Ha! Jest. 1 250 000. Dokładnie tak, to jest idealnie w punkt, więc 2 punkty za tą odpowiedź. Jest! Jak w mitologii greckiej nazywał się Bóg Morza? Kurde. Hades. Nie! Pytanie? Posejdon. Posejdon. Kurwa, Posejdon jebany. Jaką potrawę Polacy najczęściej serwują na... Bigos. Nie. Na wigilijnym stole. Karpia dam. Zła odpowiedź. Dalej strzelamy do skutku. Pierogi. Nie. Barsz. Barsz. Finalne pytanie. Jaka jest najpopularniejsza publikacja na kanale Karol Friz Wiśniewski? Kurde. To jest piosenka, przyjmujemy YouTube. Tak jest, to jest poprawna odpowiedź! Yes! Let's go! Artura. Artur wygrał film! Ej! Ja Artur wygrał film! Yes! Let's go! Wy subskrybujcie kanał, zapraszam na Instagram i następny film na ekranie za 3, 2, 1.